I teraz bardzo proszę, mamy dwa wnioski o głosowanie imienne. Bardzo proszę pan radny, państwo radni, pani radna Basana, pan radny Migdał i pan radny Szymański. Bardzo proszę, macie państwo tam trzecie wnioski już wpisane, więc będziemy lecieli. Proszę, panowie. Pani Magdalena Bastiana. Druk 11.01. Pan Janusz Pajor. Pan Krzysztof Górek. Pan Jerzy Federowicz. Trzeci. Pani Grażyna Jakubowska. Przeciw. Pan Jerzy Frydiger. Nieobecny. Pan Bartłomiej Garda. Przeciw. Pan Jarosław Kulewski. Pan Andrzej Magarek. Przeciw. Pan Marek Pochemowy. Przeciw. Pani Małgorzata Jerzy. Przeciw. Pan Dominik Jaszczurek. Przeciw. Pan Adam Kalika. Za. Pan Ryszard Kapuściński. Za. Pan Rafał Kowalewicz. Przeciw. Pan Bolesław Koszyk. Za. Pan Bogusław Koszynek. Przeciw. Pani Klaudyna Marczewska. Pan Adam Migdał. Przeciw. Pani Anna Nutek. Przeciw. Pani Barbara Łuchak. Pani Katarzyna Fabian. Przeciw. Pan Robert Pajdo. Przeciw. Pani Marta Szateta. Przeciw. Pan Włodzimierz Pytus. Za. Pan Sławomir Pieczyk. Przeciw. Pan Józef Pił. Za. Pan Edward Kurewski. Za. Pani Anna Prokop-Paszewska. Przeciw. Pan Paweł Mikaszkiewicz. Pan Stanisław Rachał. Za. Pan Burkansko. Przeciw. Pan Jerzy Sonik. Przeciw. Pan Grzegorz Stanowy. Pan Marcin Szymański. Za. Pan Paweł Ścigarski. Przeciw. Pani Agata Tatara. Nieobecna. Thank you.
wstrzymał w głosowaniu 1 i nieobecnych 2. Dziękuję, stwierdzam, że Rada odrzuciła. Chcę to odrzucenie. Zalandem roku poprawek na 26 stycznia, godzina 15. Ostateczny termin zgłaszania poprawek 29 stycznia. Szanowni Państwo, oświadczenie i komunikat. Pani Radna Maliszewska, proszę. Już, pierwsza 10. Bardzo proszę, Pani Maliszewska, proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, oświadczam, że przy głosowaniu w druku 1121 głosowałam za. Nie moja wina, że gmina ma dziadowskie urządzenie do głosowania, a wyjątkowo pan przewodniczący tak gonił, jakby w maratonie brał udział. Zgłosiłam, że mam zepsute urządzenie. Proszę do protokołu wpisać i głos za. Dziękuję. No, to może nie był maraton, tylko sprint. Czy są jeszcze jakieś oświadczenia? Nie widzę. A przepraszam, pani Marta Patera, bardzo przepraszam, bo, no. Nigdy ja, a myślę, że jak
pani radna Małgorzata Dziankos, nie ośmieliłabym się przypuszczać, że wystarczą nasze rekomendacje. Dzisiejsza dyskusja, wnioski nie płynące to potwierdziły. Czy termin 28 grudnia był zły? Tak, bo żaden nie zdarzył. Zbyt ważne sprawy dla wielu rodzin, aby łatwo mówić o nich. Samorządność nie polega na tym, że wybrani radni decydują o podjęciu ruchu, bo są tacy mądrzy, tylko na tym, że wybrani radni słuchają się głosu mieszkańców. Głosy mieszkańców w konsultacjach społecznych, a za ich przeprowadzenie odpowiada prezydent miasta Krakowa Mieszy. Wyobrażałam sobie, że po 28 grudnia prezydent miasta Krakowa odda się do każdej placówki na spotkanie z rodzicami, nauczycielami, radnymi dzielnicowymi, a nawet młodzieżą. Wezwanie, nazwijmy zaproszenie, na rozmowę dyrektora szkoły, nawet z trzema rodzicami, to nie konsultacje społeczne. W tak wrażliwych społecznie sprawach trzeba z mieszkańcami rozmawiać długo i cierpliwie. Na dodatek z inicjatywy prezydenta miasta Krakowa, a nie czekają na zaproszenie z szkoły. Na koniec. Dziękuję wszystkim radnym za włączenie się w pomyślne restrukturyzacyjne pomysły, konstruktywną krytykę i rozmowy z mieszkańcami. Chciałam odnieść się do poszczególnych wypowiedzi państwa radnych. Nie zrobię tego, ale wybiorę sobie jednego reprezentanta, któremu odpowiem. I do niego tylko się odniosę. Panie radny Milarski, opowiadam pan, jak to długo dopominał się pan o dyskusję nad projektami ustawy. O tym, że wczoraj pan nie wytrzymał dużo dyskusji, dowiedzieliśmy się już ze słów pani radnej Maliszewskiej. Ale dzisiaj wszyscy widzieli, że pan nie miał możliwości także dzisiaj wysłuchiwać się we wszystkie głosy mieszkańców. Dziękuję. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze z państwa radnych oświadczeń? Pan radny Gwiazdka. Bardzo proszę, ale oświadczenie ma też panie. Oświadczam, że się zaszczytany tym, ale przewodniczący komisji edukacji. Wsłuchiwałem się również pani głos w pokoju klubowym. Także tą dyskusję zapominałem. Natomiast potwierdzam, że 6 listopada po wysłuchałem do pani porządku odpowiedziałem restrukturyzacji, a nie pan prezydent nie chciała tego czynić. Dwa tygodnie później na tej komisji ten wniosek również ponowiłem i kolejne dwa tygodnie później ponowiłem. A kiedy już tam 18 grudnia znalazł się punktowa, to pani prezydent nie była, pani niestety też nie podzieliła się tym. Być może wtedy mi tej możliwych dyskusji, być może wtedy udało się jeszcze wyjaśnić. Mam nadzieję, że wyciągniemy z tego wnioski na przyszłość. Jeszcze mogę świadczyć. Proszę, szkoda, że nie poparliście państwo tego wniosku dotyczącego ciągłego obradowania kontynuacji, który został złożony i moglibyśmy to przechodzić wcześniej. Przynajmniej. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę pani. Trzymać i obyśmy też utrzymywali dalej. Taki był globalny wynik tego wszystkiego. Ostatnio bardzo zaskoczyło, szanowni państwo, ponieważ inaczej sobie wyobrażałam dbanie edukacji w naszym mieście. No, ale to jest ciekawa koncepcja, pani radna. Myślę, że o pierwszej w nocy sam raz. Czy ktoś jeszcze z państwa radny chce zabrać głos? Szanowni państwo, chciałem państwu podziękować za wytrwałość. Nikt nie uwierzy, że siedzieliśmy tutaj do 20 po pierwszej w nocy i dyskutowaliśmy o krakowskiej edukacji. Dziękuję państwu za wytrwałość. Zamykam. A przepraszam, obecność. Dokładnie, obecność. Tak, przecież. Tak jest, chciałem zaprzędzić te pół wiedzy. To pierwszej nocy. Mogę napisać do sprawiedliwości. Ale jutro. Dzisiaj musicie to zrobić sami. Czy ktoś nie, mamy wszystkich. Zamykamy, proszę wynik. Pani radna Tatara usprawiedliwiona, pan radny Fryzyk usprawiedliwiony. Tyle.